Jedźmy dalej z naszym rzutem ukośnym. Wypisałam tutaj już wyprowadzone wzory. Zastanówmy się teraz, zatrzymaliśmy się na wyznaczeniu wysokości maksymalnej. No a zastanówmy się, jak będzie wektor prędkości chwilowej w momencie, kiedy ciało znajdzie się na wysokości maksymalnej, wyglądał. No nie będzie składowej pionowej tej prędkości, jako że w pionie ciało się w tym momencie, w tej chwili zatrzyma. Ale składowa pozioma VOX nie ulegnie w ogóle zmianie, więc nadal będzie taka sama, jak była poprzednio. W takim razie wektor prędkości chwilowej styczny do toru to będzie wektor, który będzie taki sam jak w chwili początkowej. O, to jest ten wektor. Tutaj jeszcze może należałoby poprawić trochę ten tor, żeby to było wyglądało jak styczna. Dobrze, tak pogrubiłam, ale jakoś to może lepiej wygląda. To jest z jednej strony wektor prędkości początkowej wzdłuż osi X, a z drugiej strony jest to wektor prędkości chwilowej w tym momencie. No i analogicznie już do rzutu poziomego w każdej innej chwili wiemy, jak wyznaczyć taki wektor prędkości chwilowej. Dobrze, to teraz z kolei odpowiedzmy sobie na pytanie, jaki będzie czas spadania naszego ciała. Ile będzie wynosić czas spadania? No, spadanie zaczyna się od momentu, kiedy wzdłuż osi Y prędkość pionowa jest równa 0. A następnie ciało spada wzdłuż osi Y, tak jak w spadku swobodnym pod wpływem przyspieszenia ziemskiego. Czyli, że droga, jaką przebędzie do momentu uderzenia o ziemię, równa wysokości maksymalnej, to jest logiczne, prawda? Będzie równa przyspieszeniu razy kwadrat prędkości czasu podzielone przez 2. Nie ma tutaj prędkości początkowej. Pamiętajmy, że liczymy tę drogę wzdłuż osi Y. I oczywiście jest to czas spadania. Po prostych przekształceniach, które już wykonywaliśmy kilkakrotnie, czas spadania jest równy pierwiastkowi z wysokości maksymalnej podzielonej przez razy 2 oczywiście i podzielonej przez g. No a jeśli to chcemy wyrazić przez parametry początkowe, no to otrzymujemy, co robimy? Wstawiamy za wysokość maksymalną to, co stoi tutaj. O, tu wstawiamy. I w takim razie otrzymujemy pierwiastek z 2. Teraz wysokość maksymalna to jest V o Y kwadrat podzielone przez 2G i tu jest jeszcze razy 1G, czyli razem 2G kwadrat. Dwójka się upraszcza, z reszty można wyciągnąć pierwiastek. Otrzymujemy V o Y podzielone przez G. Jak spojrzymy na wzór, na czas wznoszenia, jest on identyczny, czyli otrzymujemy wynik, którego się spodziewaliśmy, czyli że czas spadania jest równy czasowi wznoszenia. Nie ma tu niespodzianki, nie ma opory w ruchu. Ruch jest zupełnie symetryczny względem tej chwili czasu, kiedy ciało osiąga maksymalną wysokość. Nie ma się czemu dziwić. A otrzymaliśmy w taki prosty, matematyczny sposób ten wzór. Co nas jeszcze może interesować? Ano, może nas jeszcze interesować wielkość, którą nazwiemy zasięgiem. No i ona jest dość istotna. Na przykład jest istotna dla tych, którzy skaczą w dal. Pod jakim kątem wyskoczyć, jeśli już mamy określoną wartość prędkości początkowej, nie jesteśmy w stanie szybciej się wybić z większą szybkością. Pod jakim kątem skoczyć, żeby jak najdalej skoczyć? Pod jakim kątem rzucić dyskiem, pchnąć kulą?
No, mnóstwo jest takich sytuacji, kiedy dobrze by było wiedzieć, jaki to musi być kąt. Niektórzy być może domyślają się, jaki będzie wynik, ale spróbujmy znowu zrobić to bardzo porządnie matematycznie. W tym celu wykorzystamy równanie ruchu wzdłuż osi Y. To równanie, które sobie jest tu, ono nam się przyda. Ponieważ jednak nie interesuje nas czas, ale zasięg, to wstawimy czas ze wzoru na zależność położenia wzdłuż osi X od czasu. W takim razie najpierw wyznaczymy sobie z pierwszego równania czas. Dobrze, czyli czas całego ruchu jest równy, czas w ogóle ruchu po jakim, jest równy współrzędnej x w dowolnej chwili, prawda? Dzielone przez v o x. I następnie ten czas wstawmy do wzoru na współrzędną y, na współrzędną wysokości. Czyli teraz sobie to wstawiamy tutaj i jednocześnie czas do tego wzoru wstawiamy z tego równania. No i w takim razie otrzymujemy y równa się v o y razy t, czyli przez razy x podzielone przez v o x minus G razy t kwadrat, czyli x kwadrat podzielone przez, tutaj stoi dwójka, ja ją przepisuję, i następnie dalszy ciąg t kwadrat, czyli v o x do kwadratu. Otrzymujemy równanie, które jednocześnie jest równaniem toru, zależnością współrzędnej y w ruchu naszego ciała od x, prawda? Y od x. Zdaje się, że program już nie nadąża. Powinnam go zamknąć i wtedy byłoby lepiej. I to jest równanie.